pyszna i niedroga, łatwa i błyskawiczna. Super zupa z ziemniaków, porów i kukurydzy. Obrane ziemniaki kroimy na małą kostkę, tak mniej więcej o boku około 1,5 cm. Pora. Dokładnie umytego, bo przecież nie lubimy piasku w zupie, kroimy na plastry o grubości około 0,5 cm. Cebulę zaś polecam szczególnie cebulę czosnkową, która ma przyjemny, delikatny aromat czosnku, kroimy na drobną kosteczkę. Ząbki czosnku kroimy zaś na cienkie plasterki. W garnku rozgrzewamy olej. Dodajemy por, cebulę i czosnek. Wszystko razem. Doprawiamy szczyptą soli. Dzięki temu warzywa szybciej zmiękną podczas smażenia. Mieszamy i smażymy na sporym ogniu przez około 2 minuty, aż warzywa zaczną się szklić. Wlewamy bulion. Oczywiście najlepszy jest własnoręcznie ugotowany. Mieszamy, dodajemy pokrojone ziemniaki oraz odsączoną kukurydzę. Mieszamy i gotujemy na średnim ogniu, aż ziemniaki zmiękną, czyli mniej więcej 7-8 minut. Kiedy zupa się gotuje, przygotowujemy aromatyczne skwarki. Wędzony boczek kroimy na drobną kostkę. Wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Cały czas mieszając, smażymy, aż kawałki staną się rumiane i chrupiące. Jeśli boczek jest chudy, do patelni dodajemy łyżkę oleju. Kiedy ziemniaki będą miękkie, do garnka dodajemy posiekaną natkę pietruszki. Dwie czubate łyżki to absolutne minimum. Doprawiamy świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Mieszamy, wlewamy słodką śmietankę. Znowu mieszamy i garnek zdejmujemy z ognia. Zupę przelewamy do talerzy i posypujemy skwarkami. Dekorujemy natką pietruszki oczywiście. Jeśli nie jesz mięsa, skwarki możesz zamienić na drobną, pokruszoną fetę. Podoba Ci się ta zupa? Zostaw lajka i udostępnij film, by mieć go zawsze pod ręką. I oczywiście napisz w komentarzu, co myślisz o takiej zupie z dodatkiem kukurydzy. To hit czy kit? Życzę smacznego i uśmiechy wysyłam. Krzyś z mniamniam.pl.